No więc moim zdaniem zakończy się tak, że zostanie status quo w tabeli. W tej chwili cztery kluby są zamieszane w walkę o mistrzowską ósemkę i Pogoń, Lechia, Górnik zostaną na górze, Podbeskidzie zostanie w grupie spadkowej, ponieważ Lech, jeśli chce walczyć o mistrzostwo Polski, nie może sobie pozwolić na stratę punktów w Bielsku, w związku z czym nic się nie zmieni. Dwa śląskie kluby uczestniczą w tej walce. Co ciekawe, Podbeskidzie aż 18 tygodni spędziło w pierwszej ósemce, więc prawie 2/3 sezonu, a żeby było śmieszniej, to Górnik 29 kolejek był na miejscu ósmym albo powyżej niego i dla jednego z tych zespołów zabraknie miejsca. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był Górnik Zabrze. Dlaczego? Dlatego, że Zawisza złapał zadyszkę, ale nie wydaje mi się, żeby ona trwała jakoś szczególnie długo, bo jednak na naprawdę duży rozpęd złapali piłkarze Mariusza Rumaka. Natomiast Lech Poznań, który przyjedzie do Bielska Białej, jest zespołem, który słabo wytrzymuje presję, nie najlepiej. Gra po pierwsze na wyjazdach, a po drugie wtedy, kiedy stawka spotkania jest wysoka, może zostać sparaliżowany. Także ja w tym momencie, mimo tego, że w małej tabelce Górnik jest lepszy od Podbeskidzia przy ewentualnej równej liczbie punktów, ryzykowną tezę stawiam, co prawda, ale jednak stawiam, że to Podbeskidzie kosztem Górnika załapie się do pierwszej ósemki. Z grupy mistrzowskiej moim zdaniem odpadnie Górnik Zabrze. Dlaczego? Lech czeka trudny wyjazd do Bielska Białej, gdzie nie zawsze radził sobie dobrze, a piłkarze Podbeskidzia grają o bardzo wysokie premie i przed meczem decydującym o tym, czy znajdą się w pierwszej ósemce, mogą być bardzo, bardzo zmotywowani. Górnik gra w kratkę. Wobec piłkarzy zostały regulowane wszelkie zobowiązania finansowe. Zawisza, festiwal Zawiszy w rundzie wiosennej został przerwany porażkami z Legią i z Krakowią, ale myślę, że trener Rumak pozbiera towarzystwo do kupy i utrzymanie się zespołu z Bydgoszczy, szczególnie jak powiedział w wywiadzie w ostatnim numerze tygodnika PN, spadek może oznaczać koniec tego klubu. Jest cały czas możliwy i Zawisza może utrzymać się w Ekstraklasie, ale potrzebuje punktów zdobytych w Zabrzu.